Już za kilka dni rozpoczynają się w naszym województwie ferie zimowe. To dla młodzieży i dzieci czas wypoczynku. I abyśmy bezpiecznie spędzili te ferie, pamiętajmy o kilku zasadach bezpieczeństwa. Przede wszystkim miejmy nadzieję, że aura będzie sprzyjać do zabaw na śniegu, do zjazdów na sankach. Wybieramy miejsca bardzo bezpieczne, czyli z dala od ruchliwych ulic, skrzyżowań czy ciągów komunikacyjnych. No, pamiętajmy, że zimą znacznie wydłuża się droga hamowania pojazdów, więc zachowajmy szczególną ostrożność, będąc właśnie w pobliżu jezdni. Należy również dostosować się do kierunku ruchu obowiązującego na trasie właśnie zjazdów, gdyż nie należy przechodzić w poprzek toru, to również zagraża naszemu niebezpieczeństwu. Pamiętajmy, że zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia naszego stanowią również zwisające z balkonów czy z dachów masywne sople lodu. W takich przypadkach należy zrezygnować z zabawy w tym miejscu. Oczywiście w przypadku dzieci należy powiadomić o sytuacji osoby dorosłe albo straż pożarną, która usunie takie niebezpieczeństwo. Korzystajmy wyłącznie ze specjalnie przygotowanych lodowisk. Pod żadnym pozorem nie należy wchodzić na lód zamarzniętych zbiorników wodnych, jezior, kanałów czy stawów. Ponieważ pamiętajmy, że pozornie tylko gruby lód może w każdej chwili załamać się pod naszym ciężarem. Pamiętajmy o zdrowym przede wszystkim umiarze, rozsądku i ostrożności, które pozwolą cieszyć się zimową aurą oraz spędzić ferie zimowe. Każdy wyjazd zorganizowany, można, rodzic czy organizator może zgłosić w Komendzie Powiatowej Policji w Kutnie taką kontrolę autokaru. I aby zgłosić autokar do kontroli, wystarczy zadzwonić telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod numery 253 22 38 lub 253 22 25. Natomiast poza godzinami pracy lub w weekendy pod numer telefonu 253 21 00 i taki autokar na pewno zostanie skontrolowany przez policjantów ruchu drogowego.